Manko, jo. Witam w moim studiu. Tym razem na siedząco. Dziś porozmawiamy o promowaniu muzyki na platformach streamingowych, między innymi Spotifyu. Aby przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej, musimy podzielić go na kilka części. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą częścią, czyli analizowanie statystyk i obsługa programów, czy też różnych aplikacji ułatwiających nam analizowanie. Tej platformy, w jaki sposób to działa. Ale zanim zaczniemy, muszę przedstawić podstawy funkcjonowania Spotify'a. Nie muszę tłumaczyć, czym jest Spotify, bo każdy sobie zdaje z tego sprawę. Jest to platforma streamingowa do streamowania wyłącznie muzyki. Nie można na niej kupować utworów. Ogólnie na każdej platformie, a w przypadku Spotify'a jest to bardzo ważne, ze względu na to, że Spotify może grać na naszą korzyść, ponieważ są bardzo Mocno rozwinięte algorytmy i różne systemy automatyczne, niezależne od ludzi, które promują różne piosenki i można w naturalny sposób, poprzez algorytm, zwiększyć sobie wyświetlenia bez ingerencji ludzi. Ja dzisiaj wow. w tym filmiku to przybliżę. Otóż Spotify działa na dwóch parametrach. Które możemy sprawdzić. Pierwsze to są słuchacze miesięcznie w przeciągu 28 dni ostatnich. Ta wartość jest zmieniana każdego dnia i obserwujących. Tak więc musimy nasze zasięgi rozdzielić. To nie tylko dotyczy Spotify'a, ale ogólnie. Powinniśmy nasze zasięgi rozgraniczyć pomiędzy tymi najbardziej wartościowymi czyli po prostu naszymi własnymi zasięgami, wynikającymi wyłącznie tylko z osób, które nas obserwują, czyli po prostu nasi fani słuchacze. A druga sprawa są to zasięgi generowane wyłącznie przez algorytm. I algorytm na takim Spotify działa po prostu najlepiej, chyba ze wszystkich platform, i potrafi on generować najwięcej zasięgów. Chyba z każdej możliwej platformy, którą ja kojarzę. Zacznijmy od całkowitych podstaw. Jak wrzucić muzykę na Spotify lub inne serwisy streamingowe? Tutaj jest znaczna różnica pomiędzy Spotify'em i Apple Music, a chociażby YouTube'em czy. SoundCloudem. Na SoundClouda czy na YouTube'a po prostu wystarczy nam konto, które jesteśmy w stanie założyć w ciągu 2-3 minut i już właściwie bez ograniczeń, chociażby w przypadku YouTube, Możemy wrzucać muzykę. Żeby wrzucić muzykę, potrzebujemy dystrybutora. Na temat dystrybutorów myślę, że to nie ma sensu się wypowiadać. Wiele osób już nawet po polsku zrobiło o tym filmiki, więc ja nie będę się powtarzać. Odsyłam do linków w opisie. Otóż jeszcze jakiś czas temu nie można było samemu wrzucać muzykę na Spotifya czy Apple Music i było to wyłącznie zarezerwowane dla mainstreamowych gwiazd, gdzie to wytwórnie miały swoje indywidualne kontrakty, chociażby z platformami dystrybucyjnymi, i tylko one były w stanie wrzucać na te serwisy. Czasy się zmieniły i już od wielu lat możemy wrzucać to samemu. I każdy z nas może być niezależny i wrzucać swoją muzykę na te serwisy. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby nie łamać regulaminu, praw autorskich itd. tak i tak dalej. Nie będę też pokazywać, jak wrzucać muzykę przez dystrybutora, jest to proces bardzo, bardzo, bardzo prosty. No więc dobra. Wrzuciliście swoją pierwszą piosenkę na Spotify'a. Co dalej? Spotify przy każdym wrzuceniu piosenki, jeżeli artysta wcześniej się nie pojawił na platformie, tworzy automatycznie konto i nie macie na to wpływu. Więc jeżeli nie macie żadnej muzyki na Spotify'u, to też nie będziecie mieć żadnego konta. Dopiero w momencie, kiedy pojawi się pierwsza wasza piosenka, Spotify tworzy wam konto. Musicie zweryfikować takie konto. Wchodzicie na stronę Spotify for Artists i tam następnie musicie sklejmować swoje konto, aby mieć dostęp do statystyk. Tak więc te statystyki dzisiaj będą nas interesować. W dzisiejszym filmiku skupimy się wyłącznie na podstawowej analizie i statystyce Spotify'a, która występuje na Spotify'u i dzięki której możecie Poprawić sobie wyniki na tej platformie. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej organiczną, oczywiście te działania też są organiczne, ale jeżeli chodzi bardziej o takie naturalne zasięgi wynikające ze słuchaczy czy też fanów, na nich skupimy się w innym filmiku. Po podpaleniu Spotify dla artystów otwiera nam się strona początkowa, gdzie mamy krótkie podsumowanie naszych statystyk. Na pierwszej stronie, oprócz informacji podawanych przez portal, przechodzimy w zakładkę dalej. Przyśleją nam się domyślnie statystyki sprzed 28 dni. Możemy sobie to oczywiście wybrać i zmienić pomiędzy 24 godziny, 7 dni 28 od 2015 roku, czy też all time, czyli od początku. Natomiast na samej górze mamy kolejne podkategorie, to są releases, czyli wydania. Gdzie tu jest już podsumowane, wrzucone do jednego katalogu. I na przykład, jeżeli mamy jakąś epkę, wstępnie mamy playlisty, kolejny bardzo istotny punkt. Upcoming, czyli no po prostu utwory, które pojawią się nam w przyszłości, a już są podpięte do tego konta. Tak więc mam zaznaczone ostatnie 28 dni. Odtworzenia naliczają się, jeżeli nasz utwór został posłuchany co najmniej 30 sekund. Następnie mamy słuchaczy, czyli ile pojedynczych osób, one się nigdy nie powtarzają, słuchało naszego utworu. Następnie mamy wyświetlenia. Wyświetlenia to jest nowa funkcja i nowa statystyka, ponieważ Spotify wprowadziło. Już teraz dla każdego opcję dodawania tak zwanych płócien, czyli canvas, czyli to są krótkie do 7 sekund pętle wideo, które pojawiają się podczas odtwarzania naszej muzyki na urządzeniu mobilnym. Jeżeli ktoś tylko odpali na sekundę, to już one się zapisują, czyli dzięki temu mamy pokazane ile razy ktoś wszedł i na przykład pominął i nie wysłuchał naszego utworu. Następnie mamy saves, czyli zapisane. To się pojawia, kiedy dany użytkownik polubi naszą piosenkę, czyli naciśnie serduszko. No i potem pierwsza data dodania. Wejdźmy sobie w utwór dany. Tutaj mamy statystykę, znowu mamy wykres, który możemy zmienić tak samo, jak chcemy. Releasy, czyli wszystko podsumowane, czyli w tym przypadku, jeżeli mieliśmy jakiś album lub epkę, będzie to zebrane do kupy i policzone. To jest jedna z najbardziej istotnych rzeczy, które będą nas interesować. Mamy trzy rodzaje playlist. Pierwsze są to generowane przez bota, przez algorytm i to są playlisty wynikające z algorytmów. Drugi rodzaj playlist to są edytoriale i to są playlisty tak zwane kuratorskie. I tutaj kuratorzy mogą być różni. Czasem są to pracownicy Spotify, którzy po prostu Sami wybierają utwory, które mają się pojawić, i to są playlisty sygnowane logiem Spotify'a. Czasem jest tak, że niekiedy daję jakiemuś znanemu artyście, żeby on przez miesiąc na przykład był kuratorem i wybierał utwory, które będą się wyświetlać na przykład przez miesiąc na tej playliście. Trzecia rzecz to są playlisty słuchacze. Nas w dzisiejszym odcinku będą interesowały te pierwsze playlisty, no i oczywiście te drugie. Dlaczego one są istotne? Ponieważ. Playlisty z algorytmów są w stanie wygenerować bardzo, bardzo duże zasięgi, nieraz wielokrotnie większe i mniej czasochłonne. Zacznijmy od Release Radar. Release Radar jest to podstawowa playlista, która w przypadku waszego pierwszego singla nie będzie działać, ponieważ, żeby ona zaczęła działać, potrzebuje followersów. Jeżeli nie wrzuciliście muzyki, no to też nie macie followersów na Spotify'u. Natomiast w, przy, w przypadku kolejnych, będzie już istotna. I teraz działa on w dwojaki sposób: to też bardzo często zostaje wysłany mail. Jeżeli ja zaobserwuję jakiegoś wykonawcę, to bardzo często na swojego maila dostanę powiadomienie: taki mail od Spotify'a, że właśnie mój artysta coś wydał i żebym to posłuchał. Druga kwestia jest taka, że ta playlista jest na Spotify'u. I można w nią wejść i pojawiają się tylko nowe wydania. Zazwyczaj maksymalnie tam oscylują w około miesiąca na tej playliście. Żeby dostać się na taką playlistę trzeba minimum mieć jedno wydanie już na swoim koncie na Spotify'u ale też również, trzeba też zgłosić do playlist editorials, swój utwór minimum tydzień przed wydaniem, żeby pojawić się na takiej playliście. Czyli też warto po prostu muzykę wrzucać minimum. Dwa, jak dla mnie trzy tygodnie wcześniej już, żeby ona wisiała, żeby pracownicy ze Spotify mogli ją sprawdzić i ewentualnie wrzucić na jakieś playlisty promowane przez ich serwis. Release Radar to nie tylko są twoi obserwatorzy, o tym się dowiedziałem też niedawno, ponieważ miałem tam około 200-300 obserwujących, a nagle okazuje się, że w ciągu miesiąca zdobyłem 2000 odtworzeń z 500 kąt. I jak to możliwe, jak mam tylko 200-300 obserwujących? Ano bardzo często tak działa, że jeżeli piosenka jest słuchana od początku do końca, często zapisywana i dodawana do playlist, również może się pojawić u ludzi, którzy cię nie obserwują. Dlatego jeżeli jakość Twojej muzyki jest dobra, to już na start masz łatwiej. Następna podstawowa playlista to jest Your Daily Mix. Jest tworzonych kilka różnych playlist w zależności od tak zwanego moodu. Ona jest tylko wyłącznie dostosowana do jednego użytkownika. Radio jest to kolejny kamień milowy, i żeby w ogóle pojawić się na tej playliście, to trzeba mieć też co najmniej kilka wydań. Ponieważ działa on tak, że w momencie kiedy już mamy kilka wydań i. Algorytm zaobserwował nas, do jakich ludzi muzycznie jesteśmy podobni, będzie wrzucać naszą muzykę w ich radia i na odwrót. Ich muzyka będzie też dodawana do naszego radia. Playlista radio pojawi się w tym momencie, kiedy będziecie mieć fani lubią także na swoim profilu, czyli będziecie mieć podobnych artystów do siebie. Kolejne playlisty to jest Your Top Songs. 2020, On Repeat i Repeat Rewind. Są to nowe playlisty, które wyłącznie bazują na tym, co kiedyś dany użytkownik słuchał. Jak sama nazwa wskazuje, są to też specjalne playlisty stworzone. No i ostatnią, najbardziej pożądaną playlistą jest to Discover Weekly. Jest to chyba najważniejsza playlista, na którą. Też dość ciężko się dostać. Jest to kolejna znowu indywidualna playlista dla pojedynczego użytkownika i pojawiają się na niej piosenki z dużą ilością streamów, ale także z dużą klikalnością, zapisywaniem, dodawaniem do ulubionych i dodawaniem na playlisty. Tutaj Spotify po prostu analizuje każdy aspekt. Ona jest dość interesująca, ponieważ nasza muzyka może tam się dostać na przykład 2, 3-4 lata po wydaniu jej. Czyli nie musi być to koniecznie nowa nasza piosenka, może to być też stara. Jeżeli Spotify wykryje, że jest duży pik, duże zainteresowania, nagle wyświetlenia skaczą na tej piosence, to ją podsunie innym użytkownikom. Discover Weekly potrafi bardzo, ale to bardzo duże odtworzenia generować. Chyba największe ze wszystkich możliwych, nawet tych kuratorskich przez Spotify'a, ponieważ nawet ja przy swoich małych odtworzeniach wygenerowałem już około 50 tysięcy streamów na tylko trzech piosenkach, a właściwie tak naprawdę na dwóch edytoriale, czyli to są tak zwane playlisty kuratorskie. Żeby się na nie dostać, musimy wejść w zakładkę Upcoming i następnie tam klikamy playlist Pitch. Ja już to jakiś czas temu zrobiłem i tam wypisujemy informacje dotyczące naszej muzyki, czyli po prostu jakie instrumenty, jaki styl, jaki tekst i krótką notkę. Żeby dostać się na tą playlistę, potrzebujemy co najmniej dwóch tygodni. O playlistach użytkowników będę rozmawiać kiedy indziej. Kolejną zakładkę, jaką posiadamy, jest to nasza audiencja. Tutaj mamy pokazane znowu wykres całkowity, ilu słuchaczy nas słuchało, ile mamy odtworzeń. Przejdźmy dalej, co jest bardzo interesujące. Jesteśmy źródła odtworzeń. Pierwsza kolumna informuje, że nasze odtworzenia biorą się w momencie kiedy na przykład dany użytkownik wpisze naszą nazwę w wyszukiwarkę, naszej piosenki lub naszego konta i kliknie play. Tak samo w momencie jeżeli do, wejdzie na nasze konto i kliknie Play. Kolejna kolumna oznacza playlisty użytkownika. Są to wszystkie playlisty. Które zostały stworzone przez użytkownika. Jest to liczone w ten sposób, że jeżeli ja dodam jakąś piosenkę i jeszcze dodatkowo ja odtworzę tą piosenkę ze swojej playlisty, to wtedy się nalicza. Otworzenie takie nie będzie liczone w tej kolumnie, kiedy ktoś wejdzie na moją playlistę i odtworzy tą piosenkę. To dotyczy m.in. odtworzeń z moich playlist, z mojej biblioteki zapisanych utworów. Natomiast trzecia kolumna oznacza że wszedłem w inną playlistę, kliknąłem posłuchaj, wtedy to się liczy jako odtworzenie z tej kategorii. Następnie mamy czwartą kolumnę, czyli odtworzenia z playlist kuratorskich, czyli tylko i wyłącznie z playlist stworzonych przez firmę Spotify. Następnie mamy odtworzenia z algorytmów, czyli to są wyłącznie te odtworzenia, o których mówiłem wcześniej i pokazywałem wcześniej i inne Czyli największa zagwostka, co to jest tak właściwie to inne, a to jest bardzo proste. Inne otworzenia to najczęściej są otworzenia na przykład generowane na jakichś danych stronach internetowych. Czyli na przykład, jeżeli wejdziemy na jakąś stronę internetową, jest tam otwarzacz Spotify, albo leci jakaś muzyka. Nieraz też się tak zdarza, może już teraz to jest mniej znane, ale kiedyś tak faktycznie było, że jakaś muzyka na stronie leciała. No Ale będzie na przykład tam otwarzać Spotify i jeżeli tam klikniemy play, to wtedy właśnie z czegoś takiego się tutaj nam nabije. Niekiedy też różne jakieś aplikacje na dziwne, jakieś platformy mogą się zaliczać tutaj. Następnie przechodzimy do kolejnego parametru, gdzie mamy pokazaną m.in. płeć, ale także wiek. To jest dość istotna informacja w momencie, kiedy prowadzimy różnego rodzaju kampanie i prowadzimy bardzo, ale to bardzo specyficzne. Targetowanie naszych odbiorców. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, na przykład, w jakim wieku ludzie nas słuchają i w jaką grupę tutaj trafić. Następnie mamy słuchacze, lubią także innych wykonawców niezbyt istotne, bo można to sprawdzić już na zwykłym Spotify. A także mamy tutaj dane, kolejne dane demograficzne, czyli pokazujące, w jakich krajach najczęściej jesteśmy słuchani, a niżej mamy pokazane, w jakich miastach jesteśmy słuchani. To też również jest przydatna informacja. Dzięki której, tak jak powiedziałem wcześniej, można targetować swoje reklamy, ale i również decydować, gdzie na przykład zrobić jakiś występ. I przechodzimy na ostatnią zakładkę, jest to zakładka pokazująca, dużym uproszczeniu nasz profil na Spotify. Co tu możemy mniej więcej zrobić? Od, idąc od samej góry, mamy tutaj Artist Pick, czyli powiedzmy taki Spotlight, wyróżnioną treść. Możemy tutaj podpiąć naszą ostatnią piosenkę. Do tego dodać jeszcze jakąś informację, czyli krótki tekst, zdjęcie, naszą playlistę, cokolwiek. Oprócz tego możemy zmienić nasze zdjęcie w tle i zdjęcie profilowe. Idąc dalej, również dość istotna rzecz, czyli możemy przypiąć Playlisty naszego wykonawcy. Możemy tutaj dowolną playlistę przypiąć. Nie musi to być założona przez nas, ale ja polecam zawsze, ale to zawsze, zrobić sobie kilka takich playlist. Pierwszą playlistę zrobić tylko ze swoją muzyką, następnie kilka zrobić podobnych playlist oscylujących w nasz styl, żeby wzajemnie móc się na przykład promować z innymi artystami. To byłoby na tyle w dzisiejszym wstępie. Natomiast do szczegółowej analizy. Przejdziemy już w kolejnym filmiku. Natomiast jeszcze chciałbym jedną rzecz wspomnieć. Aplikacja Spotify for Artist występuje również na telefony. Jest ona w kilku kwestiach bardziej ograniczona. Natomiast na komputery ta aplikacja jest bardziej rozbudowana, ale żeby mieć zawsze pod ręką, polecam również to na telefon ściągnąć. Ja natomiast się żegnam i przygotowuję do kolejnego, bardziej szczegółowego omówienia tych statystyk. To byłoby na tyle. Cześć.